Coraz bliżej rozstrzygnięcia w sprawie zgody na budowę osiedla przy ulicy Mroźnej w Katowicach-Burowcu. Mimo że przeciwko inwestycji protestują mieszkańcy, radni rządzącej Katowicami Koalicji Forum Samorządowego oraz PiS chcą umożliwić deweloperowi zabudowę wąskiego terenu po byłym wąwozie kolejowym. Dzięki specustawie Lex Developer miałoby tu powstać około 100 mieszkań. Mieszkańcy są przekonani, że radni ulegają w tej sprawie naciskom z góry. To się w rozmowach półprywatnych, powiedzmy, z radnymi przewija, że gdyby mogli, głosowaliby zgodnie z sumieniem, ale nie są w stanie tego zrobić. I cała ta sytuacja ze zwoływaniem nadzwyczajnych sesji we wtorek teraz, kiedy wiadomo, że część radnych przeciwnych temu Lex Developer jest na przykład na zagranicznych urlopach i tym podobne, wygląda jak zaplanowane działanie. Zdaniem mieszkańców zaplanowane tak, żeby projekt przepchnąć. Na sesji nadzwyczajnej radni mają ostatecznie zdecydować, czy pozwolić grupie Pietrzak na budowę osiedla. Stwierdzam, że uchwała nie uzyskała większości, a więc nie została podjęta. Wprawdzie pierwsza uchwała w tej sprawie nie uzyskała większości, ale podobnie było z uchwałą uzasadniającą odmowę zgody. To sytuacja patowa i bez precedensu. Niestety byłam zniesmaczona, no bo mieszkańcy cały czas jasno mówią i przedstawiają nam od około roku te wszystkie merytoryczne argumenty. Radna Koalicji Obywatelskiej wysłała nawet list w tej sprawie do prezesa PiS. Radni z koalicji rządzącej, radni PiS-u są głusi na te tematy. Nic mi nie pozostało, po prostu, aby napisać wyżej do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W liście prosi o wpłynięcie na radnych PiS, żeby ci zaczęli głosować tak, jak chcą mieszkańcy, a nie deweloper. Jednak zdania w Radzie Miasta są mocno podzielone. Ta dzielnica potrzebuje inwestycji mieszkaniowych. Jest to najbliższy dzielnic Katowic. Akurat nie powinna być tylko zielona, choć również zielona oczywiście. I tam akurat nieduże mieszkanie, bo to jest szeregówka, to nie jest jakiś wielki blok, nie jest to coś dużego. Taka inicjatywa jest, uważam, tam potrzebna. A niestety, jeśli inwestorowi, że tak powiem, zablokujemy tą możliwość, co Rada oczywiście może zrobić, on pewnie pójdzie gdzie indziej lub niestety tam po prostu to mieszkanie nie powstanie i będą gorsze warunki życiowe. Głównym kontrargumentem przeciwników inwestycji jest planowana Welostrada, którą metropolia już nawet zaczęła tworzyć, na razie na mapie. Ma łączyć Katowice z Sosnowcem. Problem w tym, że trasa miała przebiegać po terenie należącym do Pietrzaka. Inwestor dostał nawet propozycję sprzedaży terenu. Pismo do właściciela terenów wysłaliśmy na początku kwietnia. Do tej pory nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi, minął już miesiąc. Natomiast w międzyczasie dowiedzieliśmy się za sprawą sesji Rady Miasta Katowice, gdzie był przedstawiciel firmy obecny, że nie jest on zainteresowany sprzedażą tych terenów. Bo inwestorowi zależy na mieszkaniach i łatwo nie odpuści. Inwestor na dzień dzisiejszy planuje skorzystać w pełni z posiadanego prawa własności do nieruchomości, szuka wszystkich możliwych sposobów, oczywiście zgodnych między innymi z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby tą działkę w jakiś sposób jednak wykorzystać. Mieszkańcy już szykują się na kolejny protest podczas nadzwyczajnej sesji zwołanej na 9 maja. Zderzamy się z murem, jeśli chodzi o opcję większościową w Radzie Miasta, więc to wcale może nie robić na nich wrażenia. Podobnie jak wrażenia nie robią opinie urbanistów i architektów z Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.